Chmury również w tym rejonie się nastawiamy. Dziś najpogodniej, jeżeli chodzi o poranek nad południowo-zachodnią częścią kraju. Dolny Śląsk, tutaj poranek jest całkiem przyjemny. I uwaga, różnice temperatur są bardzo duże. O poranku 11 stopni tylko maksymalnie w okolicy Pomorza Zachodniego, ale im bardziej przenosimy się na południe, nad południowo-wschodnią część kraju, tym temperatura wyższa. Podkarpacie tam 20 stopni o poranku, czyli naprawdę ciepło. Są to zdecydowane skrajności. Jeżeli chodzi o cały ten dzień, na pewno padać będzie jeszcze nad Polską Wschodnią, od Mazowsza przez Lubelszczyznę aż po Podkarpacie. I te opady nie będą mocne, nie będą intensywne, ale na pewno od rana do wieczora raz na jakiś czas będą się przecierać. Jeżeli chodzi o pogodne niebo, zdecydowanie Polska Zachodnia, Pomorze Zachodnie, tam gdzie najchłodniej, tam też najspokojniej. Temperatura sięgać będzie dziś maksymalnie 28 stopni w tej strefie deszczowej, czyli Podkarpacie, Lubelszczyzna, tu najcieplej 27-28, a na wybrzeżu i na północnym zachodzie naszego kraju od 23 do maksymalnie 26. I uwaga, po południu w tej strefie deszczowej, czyli południowy wschód, mogą pojawić się również lokalne przejściowe burze. Kolejne dni będą cieplejsze, ale oczywiście jeszcze o szczegółach będę Państwu opowiadać w najbliższym czasie. Na termometrach znowu zobaczymy 30 stopni, a nawet wzwyż. Do zobaczenia. Thank you.